Audycja Czas Serca. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej audycji Czas Serca. Ja nazywam się Karolina Krawczyk i przed nami dwie godziny czasu sercowej audycji. A o czym dzisiaj? No oczywiście o czasie serca i o naszej matce, o matce błogosławionego macierzyństwa, ale nie tylko. Dzisiaj przygotowałam dla Was też informacje na temat jednego z mniejszych, ale piękniejszych sanktuariów na świecie, w którym między innymi też byłam, ale jest ono bardzo podobne do tego naszego sanktuarium płaszowskiego. O tym będzie w jednej z części. Chciałabym, żeby ta audycja dzisiejsza była taką kompilacją informacji na temat właśnie Maryi, na temat takich ważniejszych modlitw, na temat jej wstawiennictwa, na temat świadectw, które też do mnie napływały, czy z którymi miałam styczność. To wszystko w dzisiejszej audycji Czas Serca. Moi drodzy, liczę na was na Facebooku. W tym momencie też wrzuciłam w komentarz informację o naszym najnowszym numerze. Chciałabym, żebyście razem ze mną dzisiaj przypatrywali się okładce, bo będziemy też krok po kroku analizować poszczególne elementy obrazu Matki Bożej błogosławionego macierzyństwa. To wszystko w audycji Czas Serca. Zapraszam na dwie godziny ze mną, a ja mam nadzieję, że spotkam się w tym czasie z Wami. Zapraszam. Teraz chwila przerwy. Teraz mi Ciebie najbardziej brakuje. Gdzie mam Cię szukać i dokąd pójść? Ty wiesz najlepiej, czego potrzebuję. Jest taka siła, to miłość prawdziwa, jedna, jedyna, Ojca, Ducha i Syna. Jest taka siła, we'll be right back.
Audycja Czas Serca. Witam was bardzo serdecznie jeszcze raz po tej krótkiej przerwie. Tak jak zapowiedziałam na samym początku, dzisiaj będziemy rozmawiać o znaczeniu, o symbolice obrazu Matki Bożej Płaszowskiej. Moi drodzy, na stronie facebook.com/radioprofeto.pl w pierwszym komentarzu umieściłam okładkę naszego najnowszego Czasu Serca i chciałabym, żebyśmy teraz razem krok po kroku przeanalizowali te poszczególne elementy obrazu, poszczególne części. Jeżeli chcielibyście takiej bardzo szczegółowej analizy, to zapraszam was do lektury artykułu księdza Stanisława Mieszczaka, sercanina, który właśnie też posiada wiedzę i w bardzo też taki fajny, przystępny sposób opisał znaczenie tego wizerunku. Chciałabym, żebyśmy teraz razem zerknęli najpierw na prawą rękę Maryi. Ona wydaje się, że jest taka może nieproporcjonalna, może troszkę za długa, może taka mało kobieca, a to wszystko dlatego, że ta ręka jest tak celowo przez artystę wydłużona po to, żeby jakby patrząc na tę dłoń, żebyśmy patrzyli tak naprawdę na Jezusa, bo pierwszą taką zasadą wizerunkową ukazywania matki z dzieciątkiem właśnie jest to, żeby Maryja sobą nie przesłaniała Jezusa. Ja myślę, że też całe jej życie polegało na tym, też nosiła w sercu takie pragnienie, żeby właśnie nigdy nie skupiać naszej uwagi na niej, tylko żeby ona prowadziła do Jezusa. Właśnie prawa ręka Maryi, ona jest celowo wydłużona, celowo wskazuje właśnie na dzieciątko Jezus. A to dzieciątko Jezus nie jest takim malutkim, słodkim bobaskiem, bo jeżeli przypatrzycie się twarzy Pana Jezusa, to zauważycie, że te rysy są rysami dojrzałego mężczyzny. I jakby to przedstawienie Pana Jezusa ma pokazywać, że Jezus nie jest takim dziecięciem totalnie zależnym od nas, czy od swojej mamy, ale jest królem. Dlatego też jest ukazany w pozycji siedzącej. Jezus na tym przedstawieniu, na tym wizerunku siedzi na tronie. A skoro siedzi na tronie, to musi mieć koronę. To znaczy, że jest królem. I właśnie tę koronę też Pan Jezus ma. Jeżeli przypatrzycie się dłoniom Pana Jezusa, to nie zauważycie w nich żadnego z atrybutów królewskich, czyli nie zauważycie ani jabłka, ani berła. A tak naprawdę to wszystko tam jest. Gdzie? Spójrzcie jeszcze raz razem ze mną na ten obraz. Zauważycie, że Pan Jezus w swojej lewej dłoni nie trzyma berła, ale trzyma księgę, zieloną książkę, która jest księgą Ewangelii. Jest nim, tak naprawdę jest żywym słowem. A w jego lewej ręce, w lewej ręce Pana Jezusa, też nie ma niczego, nie ma tego berła, ale za to palce lewej dłoni ułożone są w znak, pokazują literę T. Ostatnią literę hebrajskiego alfabetu, tau, która według tradycji mówi się, że Pan Jezus był ukrzyżowany właśnie na krzyżu, nie takim, jaki my znamy, tylko był to krzyż właśnie w kształcie litery T, litery tau. Dlaczego? Bo krzyżowano, jakby w czasach Pana Jezusa krzyżowano osoby, które takich najgorszych zbójców trzeba było skazać za najgorsze przestępstwa. Dlatego też ten krzyż przybrał formę tej ostatniej litery alfabetu, tak żeby jeszcze w taki symboliczny sposób ukazać, że te osoby krzyżowane są na samym końcu, są niewarte uwagi. I Pan Jezus właśnie z takimi osobami, jakby godząc je na swoje ukrzyżowanie, też się utożsamia
I nawet te osoby, które pozornie są na samym końcu, które czują się na marginesie, które czują się wykluczone, właśnie tam Pan Jezus też po te osoby sięga. Co myślicie o tej symbolice? Chciałabym, żebyście razem ze mną tutaj byli w czasie tej audycji, żebyście komentowali. I tradycyjnie, skoro już... O, już widzę, że jest ze mną Dawid. Cieszę się, Dawidzie, że jesteś. Skoro już jesteśmy po dwóch różnych stronach odbiornika, to chciałabym, żebyście dali o sobie znać. Czekam na was www.facebook.com/radioprofeto.pl. Teraz chciałabym, żebyśmy przypatrzyli się lewej ręce, ale nie dzieciątka, tylko lewej ręce Matki Bożej. Jeżeli się przyjrzycie tak dokładnie, to zauważycie, że trzy środkowe palce, czyli drugi, trzeci i czwarty palec, one są z sobą złączone. A pierwszy i ten najmniejszy paluszek Matki Bożej, no nie są złączone z resztą. To jest dla mnie coś bardzo też ciekawego, bo jakby te trzy palce złączone mają symbolizować, uwaga, uwaga, jedność Trójcy Świętej. Patrzcie, to jest niesamowite. Jest jeden obraz, a już po tych kilku minutach mamy tyle symboliki, tyle niesamowitych rzeczy się dowiadujemy. Trzy palce Maryi, no kto by na to wpadł? Ja na pewno nie. Trzy palce Maryi symbolizują jedność Trójcy Świętej. Maryja też powyżej swojej lewej dłoni ma piękną broszkę i ona jest umieszczona na wysokości jej serca. I ma to takie podwójne znaczenie. Przede wszystkim chodzi o to, że Maryja jako kobieta no, mogła też nosić piękne szaty, jako matka, jako żona, ale ta broszka symbolizuje przede wszystkim jej dziewicze macierzyństwo. Pokazuje, że z jednej strony Pana Jezusa nosi blisko serca, a z drugiej strony zakrywa jej ciało, czyli ukazuje jej czystość. Właśnie, ukazuje czy zakrywa. To też jest takie ciekawe też do rozważenia. Ta broszka przypomina nam o tym, że Maryja jest matką dziewiczą, jest matką Jezusa, ale też matką naszą. Nie wiem, czy słuchaliście, w zeszłym tygodniu była moim gościem tutaj był pan Grzegorz Kostecki, który był konserwatorem tego obrazu i on opowiadał o tym, że jedna ze stópek Jezusa jest w taki no, nienaturalny sposób odwrócona. My na tym obrazie widzimy jej podeszwę. Czyli tę część stopy, po prostu, którą chodzimy, którą dotykamy ziemi. I to też ma swoje znaczenie, co ciekawe. Chodzi o to, żeby na tym wizerunku pokazać nie tylko bóstwo Jezusa, nie tylko jego właśnie królewskość, ale też jego człowieczeństwo. I taka prosta rzecz, jak odwrócona stópka, ma nam dawać do zrozumienia, że Jezus w swoim człowieczeństwie był podobny do nas we wszystkim, oczywiście oprócz grzechu. Jest jeszcze jedna rzecz, mianowicie nimb, czyli to, co my możemy poniekąd określić taką aureolą za Panem Jezusem, czy nad głową Pana Jezusa i nad głową Matki Bożej, mamy właśnie nimby. I na tych nimbach jest umieszczona modlitwa. Jest to modlitwa, ja już ją w tym momencie dla was przeczytam, tylko ją muszę tutaj, o. Nie będę czytać po łacinie, przeczytam w języku polskim. Jest to antyfona wielkanocna. Królowo nieba, wesel się, alleluja, bo ten, któregoś była godna. I w tym momencie ten napis się urywa. A nie wiem, czy wiecie, jakby w tej antyfonie dalej powinno być któregoś była godna nosić, zmartwychwstał, jak zapowiedział. I autor tego obrazu, twórca, postanowił, że ta antyfona urwie się w tym miejscu, bo sam obraz pokazuje, że Maryja nosi Pana Jezusa. I ostatnia rzecz, dla mnie też arcyciekawa, to, moi drodzy, tło.
Ono na tym, na tej okładeczce naszej jest takie szare, srebrne i ma symbolizować zasłonę w świątyni jerozolimskiej. Ma zasłaniać to, co jest tak naprawdę do odkrycia, czyli ma nas zmuszać do tego, żebyśmy patrząc na obraz chcieli nie tylko jakby zatrzymać się na tej części artystycznej, nie tylko skupić na walorach czy historii obrazu, ale żebyśmy patrząc na obraz starali się odkryć nieodkrytego. Tyle jeżeli chodzi o symbolikę obrazu. Teraz będzie chwila muzycznej przerwy. Arka Noego. Zapraszam. Zdjęcia.
błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy mi uczynił Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój Bogu Zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Alleluja, alleluja, amen. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, aby wywyższył pokornych, głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój Bogu Zbawcy moim. Obiecał naszym ojcom Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Wielbi dusza moja Pana, raduje się duch mój Bogu Zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Audycja Czas Serca. Witam Was bardzo serdecznie jeszcze raz po przerwie. Przed przerwą mówiliśmy, opowiedziałam troszeczkę o tym obrazie, który mamy na naszej najnowszej okładce. I tutaj bardzo Ci dziękuję, Dawidzie, za to, że wrzuciłeś w komentarz ten wizerunek, jeszcze taki no nieco większy niż ten nasz z okładki. No właśnie, jeżeli jesteście chętni na to, żeby poczytać sobie nieco więcej o symbolice, o znaczeniu tego obrazu, to zachęcam Was do lektury właśnie najnowszego numeru, ze względu na to, że on w całości jest poświęcony Matce Bożej Błogosławionego Macierzyństwa, a te osoby, które są z Krakowa, albo z okolic Krakowa, albo wybierają się do Krakowa, to zapraszam bardzo, bardzo serdecznie na to, czy do tego, żeby zobaczyć ten obraz na własne oczy. Można to zrobić przejeżdżając, czy przychodząc do kościoła na Płaszowie przy ulicy Saskiej 2 i tam po lewej stronie, takim po lewej stronie bliżej ołtarza, właśnie ten wizerunek się znajduje. To wizerunek cudowny, bo wiele osób, wiele małżeństw, które no nie może doczekać się dzieci, przychodzi tam i wiele świadectw napływa do księży tam pracujących,
wiele świadectw dotyczących właśnie takiej skutecznego wstawiennictwa Maryi. I wiele osób wraca tam już albo z dziećmi pod sercem, albo już z dzieciakami na rękach. Kto by pomyślał, że można być świadkiem tylu cudów i tylu pięknych cudów. Chciałabym, jeszcze zanim opowiem o tym jednym, też dla mnie szczególnym miejscu związanym z macierzyństwem, z sanktuarium związanym z macierzyństwem, chciałabym, żebyśmy troszeczkę opowiedzieli sobie o różańcu, bo różaniec jest jedną z takich, no chyba najbardziej popularnych modlitw. Dla mnie osobiście jest taką modlitwą bardzo wymagającą, wymagającą skupienia, wymagającą ciszy, ale jest też taką okazją do duchowego spaceru, do duchowego spaceru z matką, która oczywiście cały czas wskazuje na swojego syna. Jaka jest historia różańca? No i właściwie dlaczego różaniec nazywa się różańcem, a nie nazywa się na przykład, nie wiem, paciorkowcem albo jakkolwiek inaczej? No właśnie. Kiedy w średniowieczu jakby zaczęła się rozszerzać wieść o tej szczególnej modlitwie, wtedy był taki zwyczaj, że symbolika kwiatów była dla tamtejszych ludzi bardzo, taka bardzo ważna i oni jakby starali się wszystko to, co ważne, łączyć właśnie z kwiatami. I one, te kwiaty, one symbolizowały takie różne cechy. I jeżeli ktoś miał jakąś taką duchową sprawę, to wtedy właśnie brano kwiaty i ofiarowano je Panu Bogu. Ja myślę, że też do tej pory, na przykład w czasie ślubów, już młodzi małżonkowie, świeżo zaślubieni, bardzo często biorą właśnie bukiecik, czy to róż, czy jakichś innych kwiatów i ofiarowują Matce Bożej i proszą też o opiekę na dalsze lata już wspólnej drogi. Właśnie tak było z różańcem. Kiedy ta modlitwa zaczęła się rozszerzać i zaczęła być coraz bardziej popularna, to zaczęto się zastanawiać, jakie kwiaty można byłoby właśnie Matce Bożej ofiarować. No i były to oczywiście róże. Od róży do różańca niedaleko. I ponieważ tych róż, czy tej modlitwy było bardzo dużo, bo no, żeby odmówić cały różaniec, to trzeba wypowiedzieć 150 razy Zdrowaś Maryjo, to zaczęto mówić o różańcu, że jest takim wieńcem z róż. Wieńcem z róż, którego nazwa się przyjęła, właśnie stąd nazwa różaniec. Ojcem różańca nazywa się świętego Dominika, któremu miała się objawić Matka Boża i ona poprosiła go, żeby rozpropagował tę modlitwę na całym świecie, a później, zresztą nieraz jeszcze Maryja objawiała się, czy to w Fatimie, czy w naszym polskim Getrzwałdzie, czy w Lourdes, i ona za każdym razem prosiła: odmawiajcie różaniec. Nawet wtedy, kiedy objawiła się dzieciakom w La Salette, Maksyminowi i Melanii, to wtedy powiedziała, że nawet jeżeli nie macie czasu na taką dłuższą modlitwę, to wtedy przynajmniej jedno Ojcze Nasz odmówcie i jedno Zdrowaś Maryjo. Święty Jan Maria Wianney mówił, że jedno odmówione Zdrowaś Maryjo tak pobożnie, słuchajcie, wstrząsa całym piekłem. To znaczy, że ta moc różańca świętego jest no, potężna. I jestem przekonana, że wszystkie te ruchy różańcowe, czy róże różańcowe, podwórkowe koła różańca robią taką niesamowitą robotę duchową dla nas, że chyba w niebie dopiero się dowiemy, ile to znaczy.
Jak to się stało, że ten różaniec został, że różaniec został taką modlitwą rozpowszechnioną, no chyba już niemal w każdym zakątku świata? W czasie inwazji muzułmanów na Europę zdarzyło się takie wydarzenie. Papież Pius, świadomy, komu zawdzięcza cudowne ocalenie Europy, właśnie przed tym najazdem muzułmanów. Nie wiem, czy wiecie, ale było takie zdarzenie, że w czasie jednej z bitew w taki niespodziewany sposób nagle zaczął wiać wiatr właśnie w stronę muzułmanów i oni nie byli w stanie dokonać ataku na wojska i oni musieli się wycofać i oni przegrali tę bitwę. I papież Pius w Wenecji napisał w jednej z kaplic, tych nowo wybudowanych kaplic, napisał takie słowa, że nie odwaga, nie broń, nie dowódcy, ale Maryja Różańcowa dała nam zwycięstwo. I właśnie 7 października jest ustanowione świętem Matki Bożej Różańcowej. Mało tego, później jeszcze w XIX wieku, już papież Leon XIII polecił, żeby odmawiać różaniec przez cały październik. Czyli jakby widzicie, że im więcej czasu mijało, tym ta wieść o różańcu i o jego takiej niezwykłej mocy rozszerzała się na cały świat. Nawet papieże byli bardzo zachwyceni skutecznością i też opieką, taką macierzyńską opieką matki. Właśnie, i tak jak mówiłam, że papież Leon polecił odmawiać różaniec przez cały październik i to on właśnie do litanii loretańskiej dodał wezwanie: Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Tyle, jeżeli chodzi o różaniec. Teraz będzie chwilka przerwy i poleci Hillsong, Man of Sorrows. Zapraszam. Sorrows and I've got by his own betrayal, the sin of maidenhead.
paid in full by the precious blood, and my Jesus paid. Now the curse of sin has no hold on me. You, the Son, set free. Oh, it's free indeed. Now my
Witam was bardzo serdecznie po przerwie. Moi drodzy, mówiłam wcześniej o tym, jakby króciutko o historii różańca. Opowiedziałam też o znaczeniu, czy o symbolice obrazu Matki Bożej Płaszowskiej, ale chciałabym oddać wam teraz mikrofon. Chciałabym, żebyście to wy opowiedzieli mi wasze historie. Wasze historie związane z modlitwą różańcową. Czy w ogóle modlicie się na różańcu? Czy lubicie? Czy macie, podobnie tak jak ja, trochę trudności z tym rodzajem modlitwy? A może po prostu jesteście tak świetnie przygotowani duchowo, że nie zajmuje wam to absolutnie, nie robi wam żadnego problemu odmawianie różańca. Przed takimi osobami mówię szapoba, bo ja ubolewam od dawien dawna, ale dla mnie modlitwa różańcowa to są naprawdę wyżyny i osoby, które z takim pięknem w głosie opowiadają o modlitwie różańcowej, zawsze budziły mój podziw. Mój podziw, bo wiem, że to jest trudna modlitwa, no nie ma co ukrywać. Trudna, ale i owoce na pewno są piękne i chciałabym właśnie od was usłyszeć, jak tam u was z modlitwą różańcową. Czekam na wasze komentarze www.facebook.com/radioprofeto.pl. Tam nie ma żadnych znaków przestankowych. Czekam, komentujcie, piszcie. A zanim wy, to jeszcze ja chciałam powiedzieć już nie tyle o różańcu, ale o takiej nowennie, która jest też taką jedną z wyżyn, a mianowicie o nowennie pompejańskiej. Nie wiem, czy o niej słyszeliście. Jeśli tak, to dawajcie znać szybciutko w komentarzach. Jeżeli nie, to teraz słuchajcie uważnie. Nowenna pompejańska to taka szczególna nowenna, która składa się z właśnie modlitwy różańcowej. Polega ona na tym, że przez 27 dni odmawia się trzy nowenny. 3 razy 9 jest 27 i jakby w czasie tych trzech nowen odmawiasz trzy różańce dziennie. Można cztery, bo jak wiemy, papież Jan Paweł II wprowadził jakby czwartą część światła, czy tajemnicę światła. Ale jakby przyjęło się, ponieważ nowenna pompejańska to jest XIX wiek, ona wtedy powstała. Wtedy jeszcze nie było tych tajemnic światła. Przez jakby odmawiasz trzy nowenny, najpierw błagalne. I polega to na tym, że w ciągu dnia odmawiasz tajemnicę radosną, później odmawiasz tajemnicę bolesną, a na końcu odmawiasz tajemnicę chwalebną. I tak przez 9 dni. Później zaczynasz drugą nowennę. Odmawiasz ją kolejne 9 dni i po tych kolejnych 9 dniach odmawiasz trzecią nowennę błagalną. I w tym momencie możesz powiedzieć, że jesteś na półmetku nowenny pompejańskiej, bo skoro błagałeś, to później przychodzi czas na co? Na dziękczynienie. Więc zaczynasz kolejne trzy nowenny. I znowu dokładnie tak samo. Trzy różańce dziennie. Najpierw część radosna, później część bolesna, a na końcu część chwalebna. I to trwa 9 dni. Później kolejna nowenna 9-dniowa i kolejna daje nam 27 dni i razem cała nowenna pompejańska trwa 54 dni. Ze względu na to, że trzeba z każdego dnia, że tak powiem, wyskrobać całą jedną godzinę, jak nie więcej, na to, żeby te trzy różańce odmówić, mówi się, że nowenna pompejańska jest nowenną absolutnie nie do odparcia. I co ciekawe, w czasie odmawiania takiej nowenny możesz modlić się tylko w jednej intencji. Więc jakby to też pokazuje, że ta modlitwa nie jest taką, przepraszam za słowo, ale nie jest taką maszynką do, nie wiem, do robienia cudów, tylko jest też takim czasem do
osobistej refleksji, czasem, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to, o co proszę, faktycznie jest mi potrzebne, czy faktycznie tego pragnę. Ja jestem przekonana, że wiele osób gdzieś tam w połowie albo zrezygnowało, albo znalazło sobie wymówki, żeby odpuścić, żeby tej nowenny nie dokończyć. Jeszcze chciałam powiedzieć, że jeżeli chodzi o tę nowennę pompejańską, to po każdym różańcu, który odmawiasz, jest jeszcze taka specjalna modlitwa do odmówienia i w czasie tych pierwszych 27 dni jest to taka końcowa modlitwa błagalna, a w czasie tej drugiej części nowenny pompejańskiej przychodzi czas na modlitwę dziękczynną. I słuchajcie, przyznaję się do was, znaczy przed wami, przyznaję się bez bicia, że ja jestem w trakcie odmawiania swojej pierwszej nowenny pompejańskiej. I ja naprawdę wiem, ile to trudu kosztuje, ile czasu to zajmuje, ile też takiej walki jest o to wszystko. No ale jak tak patrzę teraz, mam przed sobą taki specjalny kalendarzyk, to zostały mi jeszcze 3 dni. Więc jestem bliżej końca niż dalej i sama jestem ciekawa, czy faktycznie Matka Boża wstawi się za mną u Pana. I też chciałam się podzielić z wami taką moją osobistą refleksją, bo mówi się właśnie, że ta nowenna jest nowenną nie do odparcia. Ja byłam przekonana, że w czasie tej części błagalnej stanie się ten wielki cud, o który proszę i tak dalej, i tak dalej. No ale cisza na horyzoncie. I kiedy miałam zacząć tę część dziękczynną nowenny pompejańskiej, słuchajcie, to chyba był taki ważny krok wiary w moim życiu, bo zaczęłam dziękować za coś, czego nie otrzymałam. I nie wiem, nadal nie wiem, czy to otrzymam, czy nie, chociaż końca nowenny jest coraz bliżej, ale też pokazało mi, że no właśnie, to, co ja powiedziałam wcześniej, że taka nowenna nie jest maszynką do robienia cudów, nie jest taką okazją do spełniania moich zachcianek, ale też uczy przyjmowania woli Bożej. Jaka ona jest, nie wiem. Jeżeli coś się zmieni, to dam wam znać, obiecuję, tylko mi przypomnijcie. A jaka jest w ogóle historia tej nowenny? I dlaczego właśnie nazywa się ona nowenną pompejańską? Otóż był w XIX wieku taki tercjarz dominikański, Bartłomiej Longo. I on, do niego trafił wizerunek Matki Bożej, która siedziała na tronie i ona przekazywała różaniec świętej Katarzynie, świętej Katarzynie Sienajskiej. A obok niej, obok matki, też podawała, znaczy Maryja podawała różaniec Dominikowi. Katarzynie pokazywała, a Dominikowi też przekazywała. I w 1884 roku bardzo ciężko zachorowała 21-letnia Fortunatyna z Neapolu, a Neapol jest właśnie niedaleko Pompejów. I słuchajcie, i ta 21-letnia dziewczyna, ona zobaczyła Maryję, która w jednej ręce trzymała Pana Jezusa, Dzieciątko Jezus, a w drugiej różaniec. Ona widziała właśnie ten wizerunek, który trafił do błogosławionego Bartłomieja. I Maryja powiedziała tej chorej dziewczynie tak: modliłaś się do mnie pod różnymi wezwaniami i zawsze odbierałaś łaski. Teraz, gdy mnie wzywasz pod imieniem Królowej Różańca Świętego z Pompejów, które mi jest bliższe ponad wszystkie inne, nie mogę ci odmówić. Odpraw 3 nowenny, oddawaj mi cześć, a wyzdrowiejesz. A na koniec głosem pełnym miłości Maryja powiedziała tej Fortunatynie tak: ktokolwiek pragnie otrzymać łaski, niech odprawi na moją cześć 3 nowenny, odmawiając 15 tajemnic różańca, a potem niech odmówi znowu
trzy nowenny dziękczynne. Jak się możecie domyślić, nowenna pompejańska była, czy jest nadal pragnieniem samej Matki Bożej. Czekam na wasze komentarze na Facebooku. Ja w czasie przerwy sobie na nie zerknę. www.facebook.com/radioprofeto.pl. Teraz będzie chwila muzyki i wracamy do was już za moment. Zapraszam.
Audycja Czas Serca. Rozpoczynamy drugą godzinę audycji Czas Serca. Ja nazywam się Karolina Krawczyk i przypominam, że czekam na Was na radiowym profilu, facebookowym profilu Radia Profeto www.facebook.com/radioprofeto.pl. Tam też zadałam Wam pytania, dwa pytania. Jakie macie doświadczenie z modlitwą różańcową, właściwie doświadczenia? I czy jest ktoś pośród Was, kto może odmawia nowennę pompejańską? Byłabym wdzięczna za jakieś komentarze, ze względu na to, że sama jestem ciekawa, czy te problemy, czy może jakieś trudności z moją modlitwą różańcową, to jest wynik, nie wiem, jakiegoś mojego osobistego nieogarnięcia, czy raczej wy też borykacie z jakimiś trudnościami. Ciekawa jestem po prostu waszych doświadczeń. Pamiętajcie, że we wspólnocie jest raźniej. To jest jedna rzecz, także komentujcie radioprofeto.pl, zapraszam. I też w linku, w komentarzu umieściłam odnośnik do takiej książeczki. Moim zdaniem jest to rzecz niesamowicie przydatna, a mianowicie do takiej książeczki, która ukazała się właśnie nakładem wydawnictwa Księży Sercanów. To jest taka kilkustronnicowa publikacja, w której jest wyjaśnione, jak się odmawia nowennę pompejańską. Ona ma 16 stron. Więc tu są te naprawdę najważniejsze informacje. Gdyby ktoś się zagubił albo nie wiedział, jak się odmawia pompejankę, to wtedy może, albo sam różaniec też jest tutaj właśnie wyjaśniony, jak się odmawia. Są wypisane wszystkie tajemnice, wszystkie 20, także tajemnice światła. Także to jest taki podręcznik, mini podręcznik, niezbędnik dla tych, którzy chcieliby zacząć, a niestety nie wiedzą jak. I moja ulubiona część w tej książeczce to, uwaga, uwaga, harmonogram nowenny pompejańskiej. Tutaj na dwóch stronach jest taki kalendarzyk, w którym można sobie zaznaczać, którą tajemnicę się już odmówiło i ile zostało do końca. Bo czasami jest tak, że zaczniemy w dzień, nie wiem, dajmy na to 3 kwietnia i potem nam ciężko się doliczyć, czy te 27 to już, czy jeszcze, czy może jutro, czy to było przedwczoraj, bo się pogubiłam. A taki kalendarzyk pomoże po prostu zachować porządek. No i nie ukrywam też dla mnie samej, kiedy tak patrzę na te wszystkie skreślone dni, to motywuje mnie to i pokazuje, że tyle już się udało, to nie ma sensu jakby odpuszczać, nie ma sensu się poddawać. Zachęcam Was do odmawiania różańca, zachęcam Was do odmawiania nowenny pompejańskiej. Zachęcam Was też do tego, żebyście poznali bliżej Maryję i między innymi właśnie taki był cel tego naszego ostatniego, czy bieżącego numeru Czasu Serca. W zapowiedzi dzisiejszej audycji też jakby napisałam, że opowiem o miejscu, w którym Maryja jest czczona jako ta, która w sposób bardzo skuteczny wstawia się za ludźmi, którzy nie mogą doczekać się rodzicielstwa, za osobami, które chciałyby mieć dzieci, ale nie mogą. Jest takie jedno szczególne miejsce dla tych, którzy mnie już troszeczkę znają z anteny. Pewnie wiecie, że ja jestem fanką Ziemi Świętej i jestem też taką fanką małej Arabki, świętej Marii od Jezusa Ukrzyżowanego. Chciałabym najpierw powiedzieć Wam o kolejnej takiej historii z życia małej Arabki, która też jest związana właśnie z Betlejem. Kiedy mała Arabka, właściwie tak, kiedy rodzice małej Arabki tracili kolejno dzieci, one te
jakby mała Arabka miała 12 rodzeństw, starszego rodzeństwa. I żaden z braci nie przeżył okresu niemowlęctwa. Rodzice Marii od Jezusa Ukrzyżowanego stracili 12 dzieci, więc musiał to być dla nich ogromny cios. Ja sobie nawet nie chcę wyobrażać, jak bardzo musieli cierpieć. I oni postanowili udać się na pielgrzymkę właśnie do Matki Bożej. Postanowili udać się do Betlejem. Mała Arabka urodziła się w Iblin, to jest takie miasteczko pomiędzy Nazaretem a Hajfą, tak gdzieś w połowie drogi mniej więcej. I właśnie stamtąd wyruszyli rodzice Miriam do Betlejem i obiecali Maryi, że jeżeli urodzi się dziewczynka, to będzie się nazywać Miriam, właśnie tak jak Miriam, matka Jezusa. I stało się tak, że urodziła się Miriam, urodziła się Miriam Bawardi, która została świętą. A później jeszcze urodził się braciszek Marysi, urodził się brat Paweł. I to jest jakby jedno z tych świadectw, które pokazuje, że w Ziemi Świętej naprawdę dzieją się cuda, że w Ziemi Świętej można wyprosić wiele niesamowitych rzeczy, wiele też można doświadczyć. Zanim jeszcze wam powiem o Betlejem i o takim szczególnym miejscu, pełnym czy przesiąkniętym macierzyństwem, chciałabym jeszcze podziękować Dawidowi za komentarz. Dawidzie, ty piszesz odnośnie różańca, piszesz tak. Modlitwa na różańcu jest dla mnie bardzo ważna oraz potrzebna. Każdego dnia staram się odmówić przynajmniej dziesiątek. Cały różaniec odmawiam bardzo często w październiku na nabożeństwach różańcowych, ale czasami również w ciągu roku. To jest jedno świadectwo. Dawidzie, bardzo, bardzo ci za nie dziękuję. No właśnie. Podtrzymam was jeszcze trochę w niepewności. Teraz będzie chwila muzyki, a już po przerwie obiecuję, że wrócimy do Ziemi Świętej. Zapraszam. Nie ma mnie bez ciebie.
świat był u mych stóp. Nic nie cieszy, gdy cię nie ma tu. Dziś wiem na pewno, że chcę być już twoja. Biegnie do ciebie wciąż. Moc się kryje w rajskim ogrodzie, w małej zagrodzie, blisko wsi. Słońce lśni w rajskim ogrodzie, w małej zagrodzie, w panne dni. Królowo, wyjdź z domu i zatańcz dla mnie. Uwolnij ramiona, włosy odgarnij. Cieszmy się słońcem i zapachem ziemi, wonią słonych mórz. Niech muzycy nam zagrają. Miód na twoich ustach słodszy niż łakoci smak. Dojrzały już owoce na winobranie, brzoskwiń zrywanie, przyszedł czas. Złoci się zboże w stodole, jabłko na stole i twój pas. Królowo, wyjdź z domu i zatańcz dla mnie. Uwolnij ramiona, głosy odgarnij. Cieszmy się słońcem i zapachem ziemi, wonią słonych mórz. Niech muzycy nam zagrają. Miód na twoich ustach słodszy niż łakoci smak. Cieszmy się słońcem i zapachem ziemi, wonią słonych mórz. Niech muzycy nam zagrają. Miód na twoich ustach słodszy niż łakoci smak.
A teraz w czasie audycji Czas Serca, wycieczka do Ziemi Świętej, a dokładnie do Betlejem. Tak jak mówiłam, ja jestem osobą, która zakochała się jakiś czas temu w tym miejscu, w ogóle w Ziemi Świętej. Jest to dla mnie jakby taki szczególny element w moim życiu, jeżeli tak można powiedzieć. Chciałam was zabrać do Betlejem, do Groty Mlecznej. Niedaleko Kościoła Narodzenia, niedaleko Bazyliki Bożego Narodzenia, dosłownie kilkadziesiąt metrów czy kilkaset metrów po prawej stronie znajduje się ulica Groty Mlecznej, która właśnie prowadzi do Groty Mlecznej. Co to za miejsce? Jest to taka szczególna, nie wiem, czy kaplica, można tak to określić, grota, która jest wydrążona w takiej miękkiej, białej skale. I właśnie to, że ta skała jest biała, jest takie szczególne w tym miejscu. Ze względu na tradycję, historię, jaka się wiąże z tamtym miejscem. Jak brzmi ta historia? Kiedy Maryja z Józefem i już z nowonarodzonym dzieciątkiem musieli uciekać przed żołnierzami do Egiptu, Maryja zatrzymała się właśnie w tej grocie po to, żeby nakarmić mlekiem Pana Jezusa. I legenda mówi, czy tradycja mówi, że kropla mleka, kropla pokarmu właśnie z piersi Maryi upadła na ziemię. I wtedy skały się zabieliły. I rzeczywiście jest tak, że kiedy wejdziecie do tej Groty Mlecznej, to zobaczycie, że jest taka jedna część w tamtym miejscu, która jest bielusieńka. I dlaczego to miejsce jest takie szczególne i dlaczego w ogóle w czasie audycji Czas Serca o tym? Po pierwsze, ten obraz Matki Bożej Płaszowskiej nazwany jest obrazem Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa. I w jaki sposób on koresponduje z tym miejscem Ziemi Świętej? I tu mamy Matkę, i tu mamy do czynienia z tą samą kobietą, która chce jak najlepiej i dla swojego dziecka, ale też dla nas. I zarówno w Płaszowie, w krakowskim Płaszowie, jak i w Grocie Mlecznej przychodzą osoby dokładnie z tą samą trudnością, dokładnie z tą samą sprawą i proszą dokładnie tę samą kobietę o wstawiennictwo. Proszą Maryję o to, żeby prosiła Jezusa o dar rodzicielstwa, o dar macierzyństwa. I co ciekawe, jeżeli chodzi o Grotę Mleczną, jest to też miejsce takie szczególne nie tylko dla chrześcijan, ale też dla muzułmanów, ponieważ Betlejem jest w dużej mierze miastem arabskim, miastem, w którym mieszka wielu muzułmanów, to oni też jakby siłą rzeczy przychodzą tam, odwiedzają to miejsce. I wiele jest takich świadectw, które mówi o tym, że przychodziły kobiety muzułmańskie, które miały też problem z pokarmem, które albo traciły pokarm, albo w ogóle go nie miały. I kiedy przychodziły do Groty Mlecznej, prosiły Maryję o wstawiennictwo, to ten pokarm albo po prostu poprawiała się jego jakość, albo po prostu w ogóle im wracał pokarm. I to miejsce jest znane właśnie między innymi też z tego, że przychodzą kobiety, które proszą o dobry pokarm dla swojego dziecka. Tak samo jak Maryja karmiła piersią Pana Jezusa, tak samo kobiety, które chcą to robić, przychodzą w tamto miejsce i modlą się i proszą o wstawiennictwo. To jest jedna rzecz. A druga, to też tak jak wspomniałam przed przerwą, wiele małżeństw udaje się do Groty Mlecznej po to, żeby prosić o dar macierzyństwa, o dar rodzicielstwa, o dar ojcostwa.
Jednym z takich wymodlonych przykładów jest kanonizowana niedawno święta Maria od Jezusa Ukrzyżowanego, która też została wymodlona w tamtym miejscu. Kiedy ja byłam tam w 2013 roku, zauważyłam, że na ścianach takiego jakby tą grotą opiekują się ojcowie franciszkanie i oni mają taki pokoik, w którym wywieszone są, nie wiem czy wszystkie, pewnie nie, ale jest po prostu cała masa świadectw ludzi, którzy piszą listy, którzy przysyłają zdjęcia, którzy przysyłają wyniki badań przed pobytem w Ziemi Świętej i po pobycie w Ziemi Świętej i jak się możecie domyślić, one są diametralnie różne. To są świadectwa, które pokazują, że ktoś prosił o dziecko i Pan Bóg pobłogosławił, tak, i wysłuchał tej prośby. Ktoś prosił o, matki prosiły o pokarm i ten pokarm miały. Ktoś prosił o zdrowie dla dziecka i to dziecko faktycznie wyzdrowiało. Nawet widziałam kilka takich świadectw, które pochodziły z Polski. I jeżeli, może się akurat tak zdarzyć, że jeżeli słuchasz mnie, ty, która wysłałaś to świadectwo właśnie do ojców franciszkanów, do Ziemi Świętej, to odezwij się do mnie. Jestem bardzo ciekawa tej twojej historii i chciałabym ją poznać. Mam nadzieję, że ktoś mnie tutaj usłyszy. Taka jest historia Groty Mlecznej. Jedna kropla mleka, która spadła z piersi Matki Bożej, sprawiła, że dziś w tamto miejsce przyjeżdża mnóstwo ludzi. Z takich rzeczy historycznych, czy takich informacji historycznych, to chcę wam powiedzieć, że bracia jakby opiekują się kościołem od 1878 roku, a cały ten kult Groty Mlecznej trwał wiele, wiele dłużej, bo już nawet papież Grzegorz XI w XIV wieku jakby zaangażował się w rozpropagowanie tego kultu. Jakby pierwsze takie struktury kościółka, który tam powstał, to są datowane na IV wiek, na 385 rok. Siłą rzeczy po narodzeniu Pana Jezusa. Tyle o Grocie Mlecznej, ale z Ziemi Świętej jeszcze nie wyjeżdżamy. Zostańcie ze mną. Teraz poleci Agnus Dei i Michael Smith. Zapraszam.
Alleluja.
Audycja Czas Serca. Ja nazywam się Karolina Krawczyk i przypominam, że jesteśmy dzisiaj w Ziemi Świętej. Z Krakowa Płaszowa, od obrazu Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa trafiliśmy do Groty Mlecznej. I wiecie co, moi drodzy, przypomniałam sobie, jeszcze nie powiedziałam o jednej takiej ważnej rzeczy, a propos właśnie tego miejsca w Betlejem, a propos Groty Mlecznej, bo jest jeszcze taka, nie chcę mówić tradycja, ale taki zwyczaj i polega on na tym, że właśnie kobiety, które przychodzą do tamtej groty, przychodzą modlić się o pokarm dla swoich dzieci, one biorą kawałek, taki sproszkowany kawałek tej wybielonej skały, tej skały, której na którą według tradycji upadła kropla pokarmu Matki Bożej. I te kobiety proszące o pokarm, o mleko, dodają ten proszek do pokarmów, które jedzą po prostu do jedzenia. Przyznam szczerze, że dla mnie to jest taka praktyka, no nie spotkałam się z żadną inną podobną do tej, ale też znam świadectwa właśnie osób, które zresztą też widziałam na własne oczy. Mnóstwo tych historii, tych listów, które przyszły do franciszkanów. Więc jeżeli ktoś by chciał, potrzebował, albo miałby znajomych, którzy borykają się z taką trudnością, czy z problemami właśnie tego typu, że ktoś nie ma, matka, któraś nie ma pokarmu, albo ktoś nie może doczekać się dzieciątka, to słuchajcie, ogłaszam taką możliwość. Napiszcie do mnie w wiadomości prywatnej, ale na mój profil facebookowy prywatny. Ja nazywam się Karolina Krawczyk i wtedy, jeżeli ktoś z was chciałby, żebym pomodliła się w tamtym miejscu za te osoby, to jest taka możliwość, ponieważ ja niedługo właśnie będę w Betlejem znowu. No i po prostu chciałabym jakoś tak, nie chcę mówić, że pomóc, ale po prostu też razem z wami uklęknąć i pomodlić się w tych intencjach. Więc jeśli chcecie, jeżeli macie potrzebę taką, to śmiało na mój profil prywatny na Facebooku możecie pisać, albo też możecie pisać na profil Czasu Serca. Te wiadomości też odbieram jak najbardziej i w ten sposób będziemy w kontakcie. Ja też obiecuję, że te modlitwy zostaną zaniesione, jeżeli oczywiście nic się złego po drodze nie stanie i tam dotrę. To jak najbardziej. Tyle, jeżeli chodzi o Grotę Mleczną, tyle, jeżeli chodzi o Betlejem. Przypominam, że jedną z osób wymodlonych na tamtym miejscu jest święta dziś Maria od Jezusa Ukrzyżowanego. Z Betlejem udajemy się na północ, udajemy się do miasteczka, z którego rzekomo nic dobrego nie mogło wyjść, czyli oczywiście mowa o Nazarecie. Dlaczego to miejsce jest takie szczególne? No bo, jak wiecie, albo zaraz się dowiecie, w Nazarecie miało miejsce zwiastowanie. Zwiastowanie. Dzisiaj w tym miejscu zwiastowania, czy na miejscu zwiastowania znajduje się taki, no, największy kościół. To, że w Nazarecie, to wiadomo, ale największy kościół w ogóle w północnej części Ziemi Świętej. To jest największy kościół chrześcijan. Tradycja i badania wskazują na to, że ta część na tym poziomie, ja to nazywam poziom minus jeden, w kościele badania wskazują na to, że jest to faktycznie dom Matki Bożej. I na tym miejscu właśnie powstało to, co dzisiaj widzimy, czyli ten największy kościół. W tym domu Maryi znajduje się ołtarz i moim zdaniem
chyba najmniejsze tabernakulum, jakie w ogóle jest w Ziemi Świętej, bo w ścianie jest właśnie, znaczy do ściany tej najstarszej części kościoła jest przymocowane takie maleńkie tabernakulum. I ja tak sobie pomyślałam ostatnio, kiedy też przygotowywałam się do wyjazdu do Ziemi Świętej, to pomyślałam sobie, że nawet w tak prostych rzeczach, jak umieszczenie tabernakulum w takim, a nie innym miejscu, ukazana jest tajemnica macierzyństwa. Bo Kościół jest potężny. W ogóle on jest, tak jak mówiłam, poziom, tak zwany poziom minus jeden. Tutaj pewnie się przewodnicy po Ziemi Świętej oburzą za brak fachowej terminologii, ale chciałabym to w taki sposób w miarę przejrzysty wytłumaczyć. Do tego domku Maryi schodzi się tak kilkoma schodkami w dół, już jakby w samym kościele, ale jest też kościół górny. Tam jest ołtarz, jest możliwość odprawienia mszy świętej. I w ogóle cała ta bazylika zwiastowania, ona jest bardzo, bardzo duża i w środku jest takie maleńkie tabernakulum. I tak sobie pomyślałam, że właśnie podobnie jest z mamami, bo mamy w porównaniu do tego dzieciątka, które noszą pod swoim sercem, one też są duże. A to dziecię, które mają pod swoim sercem, ono na początku jest takie maleńkie. Na początku nawet nie wiedzą kobiety o tym, że są w stanie błogosławionym. I dla mnie właśnie Nazaret, to ta bazylika zwiastowania, jest też takim zobrazowaniem tajemnicy macierzyństwa. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, o której chciałam wam opowiedzieć, to wizerunki Matki Bożej. Dookoła bazyliki, na zewnątrz, jest po prostu niezliczone mnóstwo obrazów, mozaik, rzeźb, płaskorzeźb Maryi, które napływały, czy napływają z całego świata. Więc jeżeli chcesz wiedzieć, jak wygląda Matka Boża według na przykład Chińczyków, albo jak przedstawia się Matkę Bożą w Portugalii, albo jak wyobrażają sobie Maryję mieszkańcy Tajlandii, to zachęcam cię do tego, żebyś przeszedł się, czy przeszła się na spacer dookoła bazyliki zwiastowania. Jeżeli uda mi się gdzieś po zakończeniu audycji znaleźć możliwość takiego wirtualnego spaceru, to obiecuję, że też wrzucę to w komentarze pod dzisiejszą audycją i będziecie mogli sobie przejrzeć właśnie te przeróżne wizerunki, bo są naprawdę imponujące. Nazaret jest też takim miejscem szczególnym ze względu na to, że jest miastem, w którym większość stanowią muzułmanie, a ten kościół jest bardzo, bardzo duży i pomimo tego, że znajduje się jakby w sercu takiego arabskiego miasta, to jednak pokazuje, że chrześcijaństwo jest też tam obecne. I myślę sobie, że to też jest taki widoczny znak macierzyńskiej opieki matki, że ona pomimo tego, że właśnie miasto jest arabskie, że różne historie się tam dzieją i działy, nie chciałabym teraz też o nich mówić, to jednak sama obecność tak szczególnego miejsca pośród obcych, można tak powiedzieć, daje też takie poczucie spokoju. I też chciałam wam powiedzieć, że moim zdaniem idealnym fragmentem Pisma Świętego, który obrazuje tam to miejsce, jest Psalm 131. Ja go teraz nie zacytuję, bo nie mam Pisma Świętego przy sobie, ale spróbuję jak najwierniej oddać. I to jest psalm, który w ogóle otworzyłam tam
w czasie mojego pierwszego pobytu w Nazarecie. I on też jest taki bardzo ważny dla mnie. I fragment tego psalmu brzmi tak. Jak niemowlę u swej matki, jak niemowlę, tak we mnie jest, tak w tobie jest moja dusza. Ten psalm jest takim psalmem noszącym spokój, przynoszącym pokój serca, też ukojenie wszystkich tych zszarganych nerwów. I myślę sobie, że tak, że w tamtym miejscu, w Nazarecie, przy Matce Bożej, też mogę powiedzieć błogosławionego macierzyństwa, można odnaleźć spokój, można odnaleźć wytchnienie, można jej powierzyć absolutnie wszystkie trudne momenty, trudne historie. Wszystko to, co nas męczy, co nas gnębi, co nie daje nam spokoju, a ona przytuli nas do siebie i sprawi, że ta dusza nasza, udręczona i zgnębiona, będzie jak takie niemowlę u swojej matki. Tym dla mnie jest Nazaret, tym dla mnie jest Ziemia Święta, taką okazją do odnalezienia spokoju, odnalezienia tej zagubionej duszy. I zachęcam was do tego, jeżeli tylko macie możliwość, to jedźcie tam, jedźcie, przekonajcie się, że to miejsce, czy te miejsca są naprawdę niezwykłe. Tyle, bo się rozgadałam, jeżeli chodzi o Ziemię Świętą. No ja niestety, albo istety, mogłabym bez końca. Teraz chwila przerwy i 40 i 30 na 70. Woda i dzban. Wierzysz w to. Zapraszam. Mam wodę i dzban. Mam wodę życia, mam swoje ręki, swoją nie zanurzę. Wiem co od ciebie, co z miłości mam. Na piasku nie chcę już budować dłużej. Mam twoje słowo, wiem, nie będę sam. Prawdą i życiem.
Wierzysz w to? Swojej drodze więcej nie zaufam. Dalej nie pójdę sam, bo mam swój plan. Od dzisiaj twego głosu będę słuchał. Choć słaby jestem, siłę w tobie mam. No niestety zbliżamy się nieuchronnie do końca naszej audycji, naszego dwugodzinnego spotkania. Moi drodzy, chciałabym tak w kilku słowach podsumować to wszystko, o czym dzisiaj mogliśmy usłyszeć. Przede wszystkim, jeżeli chcecie poznać jeszcze bliżej historię obrazu Matki Bożej, błogosławionego macierzyństwa, tego obrazu, który znajduje się w kościele księży Sercanów w krakowskim Płaszowie, to zerknijcie do naszego Czasu Serca. Nasz najnowszy numer właśnie z tym wizerunkiem matki na okładce jest w całości poświęcony matce błogosławionego macierzyństwa. Gdybyście mieli trochę czasu, to zerknijcie też na archiwum audycji. One są dostępne na stronie radioprofeto.pl i na stronie Czasu Serca www.czasserca.pl i tam w zakładce audycje możecie odsłuchać mojego spotkania właśnie tutaj na antenie radia z panem Grzegorzem Kosteckim, który jest konserwatorem tego obrazu i spod którego ręki wyszło to dzieło. Właśnie zostało naprawione i zostało odkryte piękno tego obrazu. Pan Grzegorz w niesamowity sposób jakby dokonał konserwacji i też jeżeli zerkniecie do Czasu Serca, to będziecie mogli zobaczyć sobie ten wizerunek przed konserwacją, przed tymi pracami pana Grzegorza i po ich zakończeniu. W Czasie Serca także między innymi artykuł o symbolice tego obrazu i są też świadectwa młodych sióstr Albertynek, które w swoim życiu kierują się, tak, czy wzorują się także na Matce Bożej, więc cały calusieńki numer Czasu Serca poświęcony jest Matce, także nic, tylko brać i czytać. Można nas także znaleźć w Empiku, gdyby ktoś miał po drodze, to w Empiku na dziale z czasopismami religijnymi tam też jesteśmy. Na zakończenie chciałam podziękować Łukaszowi, który realizuje tę audycję. Chciałam wam powiedzieć także, że za moment, bo o 15 godzinie będzie koronka do miłosierdzia tutaj na antenie Radia Profeto, więc możecie się dołączyć, możecie iść po różaniec i na tym różańcu odmówić właśnie koroneczkę do miłosierdzia Bożego. Chciałam zakończyć, bo w czasie przerwy udało mi się znaleźć, chciałam zakończyć to nasze dwugodzinne spotkanie właśnie modlitwą, psalmem 131, więc ja się z wami już w tym momencie żegnam. Dziękuję wam za te dwie godziny, dziękuję za to, że jesteście. Aha, jeszcze się nie żegnam, przepraszam. Ostatnia rzecz. Jeżeli chcecie, żebym zabrała was z sobą do Ziemi Świętej, jeżeli macie jakieś intencje do przemodlenia, to możecie pisać na stronie, znaczy na moim prywatnym profilu na Facebooku, wyszukajcie mnie, możecie też pisać na profil Czasu Serca. Wpisujecie intencje, ja wam daję znać, że was zabieram i jedźcie ze mną. Ja wyruszam do Ziemi Świętej już niedługo, za kilka dni, więc taka okazja, żeby jakieś tam intencje zabrać, jest jak najbardziej możliwa. Więc czekam na wasze wiadomości prywatne, czekam na wasze historie. No i mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnej audycji Czas Serca. A teraz zapraszam do wspólnej modlitwy psalmem 131. Dziękuję. Ja nazywam się Karolina Krawczyk. Panie, moje serce się nie pyszni i oczy moje nie są wyniosłe. Nie gonię za tym, co wielkie albo co przerasta moje siły. Przeciwnie, wprowadziłem ład i spokój do mojej duszy. Jak niemowlę u swojej matki, jak niemowlę, tak we mnie jest moja dusza.
Izraelu, złóż w Panu nadzieję, odtąd i aż na wieki.